Cześć wszystkim. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób skutecznie wyczyścić wnętrze swojego samochodu, to zapraszam do oglądania. Chciałbym Wam to pokazać w kilku prostych i jasnych krokach, jak ja to robię i jaką metodę ja stosuję, gdyż stosowałem już wiele i ostatnio wymyśliłem sobie schemat, który dla mnie działa. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i że Wy też będziecie mogli doprowadzić wnętrze swojego samochodu do takiego stanu, jakiego ja zaraz doprowadzę ten samochód. Punkt pierwszy i najważniejszy to wyjęcie wszystkich zbędnych elementów ze środka auta. Sprawdźcie dokładnie każde miejsce, zabierzcie wszystko, co jest niepotrzebne i odłóżcie na bok. Drugim krokiem jest odkurzanie. To jest SkyTech, zaraz Wam go całego pokażę, jednak na początku chciałem Wam pokazać, jakich końcówek ja używam do odkurzania i używam tylko dwóch. Jest to końcówka z takimi oto włoskami, które służą mi do czyszczenia zakamarków na desce rozdzielczej, oraz długa, wąska końcówka do ciasnych elementów pomiędzy siedzeniami, na przykład bądź też w miejscach trudno dostępnych. I to jest SkyTech. Pamiętajcie, że odkurzanie foteli to nie tylko to, co widzicie tutaj z wierzchu. Dużo brudu znajduje się właśnie tutaj, w tych małych szczelinach, które musicie odsunąć delikatnie ręką. I jak widzicie, tego brudu jest tutaj mnóstwo. Numer jeden jest w zasadzie najważniejsza, ponieważ usunięcie wszystkiego z samochodu pozwoli Wam na sprawniejsze jego wyczyszczenie, więc polecam to zrobić. Po odkurzaniu czas na wycieraczki. Do tego celu użyję różowego APC od Shiny Garage, rozcieńczonego z wodą oraz pędzelka. Proszę, i wycieraczki gotowe, nie? Kolejnym krokiem jest wnętrze. Ja używam do tego celu środków, które pozostawiają naturalny wygląd plastików. Mam tutaj dwie ściereczki i oczywiście jedna najważniejsza zasada. Pryskamy na ściereczkę, a nie na plastiki. Dlaczego? Ponieważ jak będziecie pryskać na plastiki, to będziecie pryskać też na szyby, na siedzenia, na wycieraczki, na radio, gdziekolwiek. A chcemy wyczyścić tylko deskę rozdzielczą i inne elementy plastikowe. Do szyb przejdziemy za moment. Zastanawiacie się zapewne, po co mi ta druga mikrofibra, skoro cały czas jej nie używam, jednak teraz przyjdzie na nią pora, gdyż poprawię jeszcze raz całą deskę rozdzielczą i wszystkie elementy plastikowe, które wytarłem poprzedniczką ze środkiem, gdyż czasami wszystkie te środki do desek rozdzielczych i wnętrz pozostawiają smugi i ja tej smug pozbędę się za pomocą właśnie czystej mikrofibry. Thank you.
przypadek już znacie. Jak widzicie, teraz przechodzimy do ostatniego kroku, czyli mycia szyb. Do tego też będę potrzebował dwóch mikrofib. Wziąłem dwie różowe, gdyż zawsze staram się dobierać kolorami. Jedną mikrofibrę oczywiście spryskam produktem i drugą, tak jak poprzednio z deską rozdzielczą, będę wycierał jeszcze raz na sucho. Oczywiście, tak jak w przypadku deski rozdzielczej, nie pryskamy bezpośrednio na szybę, bo potem ten środek wszędzie nam się tutaj rozpyla i cała nasza praca z deską rozdzielczą idzie na marne. Więc środek zawsze na ściereczkę i działamy. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Szyby w środku starajcie się mieć zawsze w jednym kierunku, a szyby na zewnątrz w drugim kierunku. Jest to dobry sposób na to, aby po myciu szyb, jeżeli będziecie mieli smugi, to będziecie wiedzieli, z której strony je posiadacie. Ja na przykład wewnątrz myję zawsze z góry do dołu, a na zewnątrz od prawej do lewej. Przednia szyba gotowa. Jeszcze ja na sam koniec pryskuję oto tym środkiem od Autoglym Odor Eliminator. Oczywiście to nie tak, że w tym samochodzie śmierdzi czy coś tego typu, jednak zawsze jak oddaję samochód klientowi, zawsze spryskuję, gdyż po wejściu do samochodu czuć świeży, czysty zapach, co odzwierciedla wnętrze, które właśnie z Wami przygotowałem. Środek ten spryskuję tylko i wyłącznie na wykładzinę, która znajduje się pod Waszym gumowym dywanikiem. Nie na szyby, nie na siedzenia, nie na pasy, nie na podsufitkę, nie. Tylko i wyłącznie na wykładzinę. I broń Boże nie używać tego na dywanikach gumowych, gdyż ten produkt może okazać się śliski, co może zagrażać Waszemu bezpieczeństwu. To by było na tyle z czyszczenia wnętrza. Mam nadzieję, że i ten materiał był dla Was pomocny. A więc podsumowując. Pierwsze to wyciągnięcie wszystkich zbędnych rzeczy i wszystkich śmieci z wnętrza Waszego samochodu. Drugie, czyli dokładne odkurzenie za pomocą końcówek dwóch, takich jak Wam pokazywałem, bądź takich, jakie Wy lubicie używać we własnych samochodach. Trzecie to dokładne umycie wycieraczek i pamiętajcie, że nie używajcie tam żadnych dressingów, gdyż dressingi są bardzo śliskie i może to zagrozić Waszemu bezpieczeństwu. Następny krok to oczywiście deska rozdzielcza. Pryskamy na mikrofibrę, nie na deskę rozdzielczą. Nie chcemy, aby nasze szyby były tym środkiem upaprane. I oczywiście ostatni krok, czyli szyby, tutaj również. Pamiętajcie, że pryskamy na ściereczkę, nie na szybę i pamiętajcie o tym tajemnym triku, czyli wewnątrz, góra, dół, na zewnątrz, lewo, prawo. I oczywiście na sam koniec bonus, czyli odor eliminator i to nie tak, że śmierdzi w Waszym samochodzie, ale świeży zapach zawsze się przyda i udekoruje Waszą czystą pracę. To wszystko z mojej strony, dzięki.